Już 29 listopada w Skarżysku Kamiennej odbędzie się sesja naukowa pod tytułem Mogę i chcę. Kompetencje kluczowe u dzieci z autyzmem. Celem tej inicjatywy jest przełamywanie barier, rozwijanie otwartości i budowanie zrozumienia w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem. Organizatorem sesji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku Kamiennej, a patronat objęli Fundacja Synapsis Porozumienie Autyzm Polska oraz starosta skarżyski Michał Jędrys. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Będą to Joanna Grochowska, wiceprezes zarządu Fundacji Synapsis oraz dr Anna Prokopiak z Fundacji Alfa Lublin. Wykład wygłosi również Jadwiga Laliczyńska-Babczyk, pedagog specjalny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku Kamiennej. Prelegenci skupią się na autyzmie u dzieci i mówić będą o tym, jak skutecznie wspierać ich rozwój intelektualny i społeczny. Zaproszenie do udziału w sesji przyjęła również Dorota Czarnecka-Nowak, mama dwojga dzieci z autyzmem, która podzieli się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. Naszą ideą jest, żeby społeczeństwo miasta Skarżyska Kamiennej, powiatu, wiedziało jak najwięcej o autyzmie, ponieważ w naszym ośrodku przebywają i uczą się dzieci z autyzmem i ważne jest, żeby ludzie rozumieli ich zachowania i żeby ludzie wszyscy wiedzieli, jak pomagać tym naszym dzieciakom. Ta sesja jest wyjątkowa z tego względu, że udało nam się uzyskać patronat nad sesją Fundacji Synapsis i Porozumienia Autyzm Polska. Fundacja Synapsis jest to stowarzyszenie, jest to organizacja, która jest wiodącą w dziedzinie autyzmu organizacją w Polsce pozarządową. Natomiast Porozumienie Autyzm Polska jest ciałem, które zrzesza ponad 130 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom z autyzmem w Polsce. I te dwie organizacje dały nam swój patronat, dzięki temu mamy bardzo dobrych prelegentów. Interesującym punktem sesji będzie promocja książki Miguela Galiardo, Maria i ja. Książka powstała z inicjatywy Fundacji Orange nakładem wydawnictwa Egmont i dzięki wsparciu merytorycznemu Fundacji Synapsis. W Polsce ukazała się w październiku tego roku. To subtelna, obiektywna, ale przede wszystkim pełna ciepła i humoru opowieść, która wprowadza nas w świat osoby z autyzmem i pomaga ten świat odkrywać. Patrzymy na Marię oczami ojca. Próbujemy zrozumieć jej potrzeby, lęki i niepokoje. Dodajmy, że książka miała swoją promocję w największych miastach Polski – Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Katowicach. Już wkrótce do tych miast dołączy także Skarżysko Kamienna. Jak my możemy jako osoby, które stoimy trochę z boku, zawsze uczyć się wiele od tych, którzy zupełnie inaczej, być może używając swoich zmysłów, postrzegają tą rzeczywistość, która nas otacza. Osoby z autyzmem są tego bardzo dobrym przykładem i korzystając z doświadczeń ośrodka, który stoi na bardzo wysokim poziomie i z tych prelegentów, którzy w czasie sesji będą mieli swoje wykłady, możemy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzeby osób, które mają autyzm i nauczyć się od nich tego postrzegania, ale ucząc się nawzajem możemy również dopasować nasze zachowania do tego, aby im w naszym społeczeństwie zapewnić godne miejsce i właściwą uwagę. Mogę i chcę, kompetencje kluczowe dla osób z autyzmem, to konferencja, która już 29 listopada, zapraszam serdecznie, godzina 10, Miejskie Centrum Kultury, do szerokiego udziału. Wszystkich, którzy chcą, aby młodzież mogła odnaleźć się w naszym społeczeństwie w taki sposób, abyśmy mogli razem, wspólnie na tym naszym podwórku żyć godnie i wzajemnie sobie nie przeszkadzać.
W połowie tego roku zakończył się remont należącego do powiatu budynku przy placu Floriańskim 1. Do budynku została przeniesiona część wydziałów starostwa powiatowego z ulicy Konarskiego i niektóre jednostki podległe powiatowi, a dotychczas rozmieszczone w różnych punktach miasta. Dzięki oddaniu do użytku wyremontowanego budynku poprawił się komfort obsługi mieszkańców i dostęp do urzędu. Aktualnie przy budynku prowadzone są prace na zewnątrz związane z zagospodarowaniem terenu. Prace są już na ukończeniu. Z tyłu budynku wybudowano chodnik. Zapewni on dojście do budynku także osobom niepełnosprawnym, korzystającym z usług mieszczącego się przy placu Floriańskim 1, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach zagospodarowania terenu powstał też plac postojowy na 13 miejsc parkingowych, w tym 2 dla samochodów osób niepełnosprawnych. Koszt prac prowadzonych wokół budynku przy placu Floriańskim 1 to ponad 170 tysięcy złotych. Warto dodać, że w budynku została wykonana wcześniej termomodernizacja oraz zainstalowano tam sieć teleinformatyczną w ramach projektu E-Świętokrzyskie – budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego. Tak więc budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb nowoczesnego urzędu.